Hejo, hejo, hejka dzieciaki, cześć! Witam Was na kanale Kocham Zabawki! Bohaterami dzisiejszego odcinka będzie rodzinka i nie ma mocnych! A oto przedstawiam Wam głowę rodziny, pana Panpara. Jest silny, mężny i przystojny. A tutaj mama, pani elastyczna Elastyna. Zobaczcie, jaka jest gibka. Para i nie ma mocnych przygotowuje się do ważnego pokazu i muszą dzisiaj troszeczkę poćwiczyć. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jakie mają super umiejętności i jak będą wyglądały ich ćwiczenia, to zapraszam Was do obejrzenia filmiku, a już teraz dajcie lajka, czyli łapkę w górę. O nie, pokaz już niedługo, za 2 dni, a ja jeszcze z moim mężem nie mam nic przygotowane. Oczywiście, jak zwykle, musimy wszystko zostawiać na ostatnią minutę. Nie jesteśmy przygotowani, nie mamy jeszcze pokazowego numeru. Och, co ja teraz zrobię? Tak, ale nie mogę się załamywać, tylko działać, muszę działać. A, tak naprawdę, gdzie jest pan Par? Gdzie on się podział? O, mam nadzieję, że nie próbuje się wymigać od odpowiedzialności. Musimy się przygotować do tego pokazu. O nie, już niedługo ten pokaz, ale mi się nie chce chodzić na takie pokazy. Przecież jestem mężczyzną i to takim silnym i przystojnym i w ogóle. I mam chodzić na jakieś pokazy? Przecież to jest mega bez sensu. O, no tak, ale oczywiście Elastyna się uparła i musimy ćwiczyć. A i tak nie mamy jeszcze nic przygotowane i to na pewno będzie ogromny niewypał. Panie Panpar, gdzie jesteś? Oho, nie uciekniesz mi, i tak cię znajdę. Dobrze wiesz, że moje długie, elastyczne ciało i ręce wszędzie cię dosięgną i znajdą. A ja nawet przygotowałam już scenografię. A, pani i nie ma mocny. Chodź tutaj, chodź natychmiast. Dobrze, dobrze, już jestem. Elastyna, czy my naprawdę musimy brać udział w tym niebanalnym przedstawieniu? Och, panie Panpar, przecież się zgodziłeś i teraz nawet nie próbuj się wymigać. O nie, 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 nie zgadzam się absolutnie. O, ale Elastyna, będą wszyscy się ze mnie śmiali tutaj potem w mieście i w ogóle. Co ja mam robić, jakieś akrobacje czy co? No, nie mam żadnego pomysłu. Ach, o pomysł to ja już zadbałam, mój drogi. O to się nie martw. Teraz tylko musimy poćwiczyć. O, poćwiczyć, poćwiczyć. Ciągle tylko to słyszę. O, no dobrze. Zgodzę się na to tylko dlatego, aby potem nie mieć gadane, że o, nie wziąłeś udziału, że jesteś najgorszy, bla, 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 jak to kobiety. Dobrze. O, Elastyna, pokaż mi w takim razie, co takiego przygotowałaś. Jaki masz pomysł? A już przedstawiam moją wizję, proszę bardzo. Jest tutaj ogromny zamek, spójrz, wielka wieża zamku. Tutaj mamy taki fajny budyneczek. No i to wszystko. Musimy coś z tym wymyśleć. Mam nadzieję, że masz dużo pomysłów w głowie. No i to wszystko? Myślałem, że już masz jakiś konkretny pomysł, a okazuje się, że nic nie masz. Och, no bo nie mam pomysłu. To ty jesteś od wymyślania najlepszych pomysłów. Panie Panpar, proszę, wymyśl coś. No dobrze, pomyślmy najpierw, jakie mamy super moce i super siły. No, proszę bardzo, Elastyna, co ty masz takiego wyjątkowego w sobie? Och, pytanie, co ja mam wyjątkowego? Proszę bardzo, mam super ekstra elastyczne ciało. Mogę się wyginać w prawo, lewo, góra, dół, obracać i w ogóle rozciągać najmocniej jak się da. To jest moja super siła. Moje ciało jest giętkie i gibkie. No dobrze, przyznam szczerze, że to naprawdę super atrybut twój i efekt. No a ja, pan Par, jestem najsilniejszy w całym mieście. Ja jestem taki silny! Wszystko i każdego udźwignę! O, tak, świetnie! W takim razie znamy już swoje supermoce. Ja jestem mega elastyczna, Elastyna, a ty jesteś bardzo, bardzo silny, mój kochany. Więc wpadłam już na świetny pomysł, mój drogi. Jeśli ty jesteś taki bardzo silny, to może naszym popisowym numerem będzie wyrzut. O, super! Ale co mam rzucać? Kamienie? Nie wiem, drzewa? Jakieś budynki? O nie! W
Wpadłam na znacznie lepszy pomysł, mój drogi. O, a jaki to jest pomysł? Czekam z niecierpliwością. O, ty to masz świetne pomysły, moja droga. A, jeśli jesteś taki silny, to spróbujesz mnie wyrzucić. Tak, to ja będę twoją wyrzutnią. Spróbujesz mnie dorzucić na tę wielką, wielką wieżę zamkową. Co ty na to? Czy podoba ci się taki pomysł? O, kochanie, czy jesteś tego pewna? Ach, tak, jestem bardzo tego pewna. Jesteś silny i ci ufam. Dasz radę mnie dorzucić na tą wielką wieżę. Będzie super, wow, nie mogę już się doczekać. Mamy już swój popisowy numer, ale ekstra. Dobrze, pozwól w takim razie, że rozprostuję swoje ręce. Panie Pampar, ależ ty jesteś silny. Nie mogę w to uwierzyć. No dobrze, widzę, że już rozprostowałeś swoje ręce. To czy teraz możemy spróbować, abyś mnie dorzucił na tę wielką wieżę zamku? Oczywiście, po to rozprostowałem ręce. Proszę bardzo, zaczynajmy ćwiczenia. No dobrze, to teraz ja bardzo ostrożnie spróbuję tutaj złapać się za twoje dłonie. Musisz mnie mocno trzymać, kochanie, pamiętaj o tym, dobrze? O, jedna rączka już jest i teraz druga. Trzymaj, nie puszczaj, bo ja się boję. Trzymaj mnie, panie Pampar. Trzymam cię, trzymam, ale nie należysz do najlżejszych. Ojejku, ale super się czuję. Jaki ty jesteś silny. Wow, super. Dobrze, kochanie, trzymaj się teraz bardzo mocno. Będę próbował ciebie wyrzucić, dobrze? Uwaga, spróbuję cię teraz naciągnąć. Rozciągnij się, kochanie, rozciągnij mocno. Rozciągnij jeszcze mocniej. Nie udało się. O, pierwsza próba się nie udała. Kochanie, musisz mocniej mnie trzymać, a ja spróbuję się bardziej naciągnąć. Jesteś gotowy? O, jeszcze raz cię naciągam i uwaga. O, znowu się nie udało. Kochanie, jak my mamy się przygotować do tego pokazu, jeśli nie masz tyle siły? To ty się nie potrafisz naciągnąć odpowiednio. Spróbuj jeszcze raz. Elastyna. Nie mam pojęcia, dlaczego nam ten numer nie wychodzi. Powinnaś wystrzelić i co, nie potrafisz? Elastyna, spróbuj jeszcze raz, ale tym razem musi ci się udać. Dobrze, kochanie, spróbuję i uwaga. Już prawie było. Udało ci się mnie wyrzucić, ale jeszcze nie trafiłam na zamek. Dobrze, kochanie, próbujemy jeszcze raz, ale to jest super zabawa. Jesteś gotowy? Lecę! Nie udało się, jeszcze raz! Udało się! Wskoczyłam na tę wieżę, ale super, panie Pampar, jaki ty jesteś silny i muskularny, udało nam się! I teraz będziemy mieli najlepszy numer popisowy. Jestem zachwycony. Jesteśmy najlepsi i nie ma mocni. Ach, to teraz spokojnie możemy ruszyć na naszą galę, na nasz występ. I będzie to świetny popisowy numer. Ja jestem zachwycona, panie Pampar. Dałeś radę, jesteś niesamowity. Ojejku, a ja jestem taka elastyczna. Dzieciaki, a czy wy również lubicie się tak gimnastykować? Na przykład potraficie zrobić mostek albo kwiat lotosu, dajcie koniecznie znać w komentarzach. No, ale nikt na pewno nie jest taki silny jak ja. Och, przestań, kochanie, się przechwalać. Dzieciaki, pamiętajcie o lajkach, czyli łapkach w górę, subskrypcji kanału Kocham Zabawki. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!